Witamy, jestem ja, jest ze mną Bobas. Dzień dobry, wieczór. I jest z nami Michał. Michał, powiedz coś. No, jestem. Przywitaj się. No. Dzień dobry. No, i jest z nami Michał. Jak widzicie, przenieśliśmy się z Bobaskiem na ciut, nie dużo, troszeczkę większą mapę. No, i będziemy jechali, nie marnując czasu, na pole. Bobas nam opowie, co to jest za mapa. Mapa jest Quantikov. Bardzo fajna mapa, ładna mapa, brzydka mapa. Podoba mi się. Lubię to. Tak, ja też lubię to. Przenieśliśmy się, dlaczego żeśmy się przenieśli, Bobas? Bo tamten była zła. A czemu była zła? Tam były i w ogóle kiszonka lewitowała i fajna taka. Uj. Lewitująca kiszonka, no spoko. No jak tam? No i co? I przenieśliśmy się i teraz będzie seria na tym. Opie, zobaczymy jak długo, jak znowu się nam znudzi, to znowu się przeniesiemy. No. Na samym wstępie chciałem jeszcze powiedzieć, że oglądajcie odcinek, bo być może będzie w nim wiele cennych dla was informacji. Tak. To jeszcze chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć jeszcze, że prawdopodobnie ten odcinek będzie na tyle długi, że go skrócę, a skrócę go w taki oto sposób, że po prostu no, za jakiś czas zrobimy przyspieszony odcineczek, będzie muzyczka sobie pykała powoli, po cichu i my tu gdzieś będziemy skręcać chyba i ten, i będzie po prostu sobie muzyczka pykała i będzie fajnie, będziecie mogli tańcować, tańce zrobić, fajnie hulanki a jeszcze dalej. No i żeby nie było nudno, będzie szybko. Prawda, Bobasku? Tak, ja mam pytanie, czy muzyka z TS-a nie będzie przeszkadzała YouTube'owi? Bardzo możliwe, że będzie przeszkadzała, będzie. Więc w sumie mógłbyś ściszyć, bo tak. Już czas nie umie. Będą prawa autorskie. Nie, żebym chciał zarabiać hajs z YouTube'a, nie, ale... Nie, przecież ty w ogóle nie zarabiasz. Ja nie mam w ogóle... Aksensa w ogóle nie mamy i tak dalej. O, tam jesteś. Poczekaj. Na co? Proszę poczekać na mnie. Jadę powoli przecież. Ale jadę wolniej. Ja sobie załączę chudy. Nie patrzcie ile mamy pieniędzy, bo ledwo to co wygraliśmy w Totolotka. Bo on ma, a mi nie dał. Ja mam zero pieniędzy. Bo ty biedak jesteś. Bo to tak. Sęp jest. Zapisz, tak. A kto kurde wypił tę warkę? Co? Kto to piwo wypił? Ja nie to. Wiem, ja gram. A, okay. Tak? Seba, ale jedź. Zara. Co wy tam robicie? Ja nawalam w myszkę. Ach. Nie dostaniesz dużo wypłaty, za dniówkę to możesz dojść. O, 1,5 miliona wystarczy, myślę, dziękuję. No. Tak, to ja rozumiem, a nie. Kurde, górki, pagórki, ja nie wiem. No, także Michałku, mów coś do nas. Michale. O, chyba napisał, że zaraz wraca. No. Zaraz wraca. Każe czekać. Ale fajnie. Na jadę. Kogo? A będziemy się rozkładać gdzieś? Czy... Jeszcze raz? Mi. Coś mam powiedzieć ci. Idziemy, tak jedziemy. To pójdziemy? Gdzie jedziemy? No tutaj, o już. Takie duże? Nie. Ale nie jest takie duże. Tu się rozkładamy gdzieś? No tylko jeszcze pojedź kawałeczek do przodu. Już pojadę tak, żeby się wyprostował. O, gitara się ma.
No, także jak słyszycie, kombajny pipczą. Mamy dwa leksjony, bo na więcej nas nie stać, jak widzicie po stanie konta. Gdzie zaczynamy? Wszystko jedno. To tutaj, poproszę za mną. Pojedź, ujęcie. Jak najprościej ładnie podjechać. No ziemniaki, do widzenia. Jaką szybkością jedziesz? Tak jak wczoraj. A jaka to było, bo co zmieniłem już? Na biegu numer 2, proszę pana, 43%. Okej. Dobra. Pozwólcie, że sobie załączę. I możemy je pykać sobie. No to opowiadaj coś o tej mapie na przykład. Tak gramy na niej. Gramy się na niej. No i generalnie to jest tak, wygląda to tak, że sobie gramy, nie? I że ten, że jest fajnie. I tak, ja mam header 10,5 metra. Natomiast Bobas ma header 10,5 metra, tak dla odmiany. Dawno nie było odcinka, dlaczego? Dlatego, że po prostu no, nie mieliśmy weny chyba na nagrywanie z Bobas. Tak. Zapracowani byliśmy w ogóle. Sebastian musiał iść do szkoły, no bo wiadomo, do zerów. Do gimnazjum poszedł w końcu. Tak, do gimnazjum poszedłem. Dlatego, że trzymali mnie przez 2 lata w 5 klasie i przez 4 lata w 6 podstawówki. No i żeby nie skłamać, to jestem teraz w 1 klasie gimnazjum. Razem z Bobasem chodzę do klasy. Prawda? Prawda, tak. Wszystko się zgadza. Tak. No. No i... Tak, masz rację. I gramy w grę. Ja chyba wyłączę tą kamerkę, na razie opowiada z zewnątrz, tak jakoś wygodniej mi chyba. A mi I tak sumie nie wiem czemu wygodnie. Jedziemy. Nie wiem czemu jedziemy. O, tak jak jakiego wczoraj, laga ale... miałem, sorry. Ale laga czego? Laga. Laga ale czego? Pokoju. Laga pokoju właśnie. Lewna wlazła do pokoju. Mieszka. Dobrze, i tak wszyscy wiemy, że byłeś się wystać. Dziękuję. No może po prostu sobie w marszu Freda. Ale nie. To już trzeci raz. No może lubi tyle. Ale on nie lubisz. Ma. Co nie ma? A on nie ma. Czego nie ma? Może mam. Nie masz. Mam. Dobrze. Mam ci wysłać zdjęcie? Cicho, bo ja sobie muszę tutaj. Dobrze, wyślij Sebastianowi. Sebastian tutaj wstawi, żeby wszyscy widzieli. Jako miniaturka? Niekoniecznie. Aha. Ale jakkolwiek to zabrzmiało, ta miniaturka. Tak w ogóle mam nadzieję, że bardzo fajnie was słychać i mnie też. Znaczy mnie na pewno, ale czy was, to nie wiem. I po was powiedz mi... Bo was powiedz mi, ile masz paliwa w kombajnie? 864 ly. O kurde, a masz prawie pełno w sensie? Chopaczki, chopaczki. Tak, czekaj, ja muszę policzyć, bo to trudne trochę. Mam tak 3/4. Generalnie to ja mam tą 1/4. A czemu tak? I bardzo dobra, mało, nie wiem. Ja pożegnam YouTube, bo wiecie, siła wyższa. Już spadasz? No, sorki, mamuśka i te sprawy, mówię siła wyższa. Ale powiedz, że jesteś sławny, że będziesz youtuberem i byś chciał jeszcze pozostać ze swoimi widzami. Już tak było kiedyś, ale niestety wyszło jak nie dało rady. Nie dało. Nie pykło. Żyłka pękła. Szkoda, szkoda. Biła mi kable. Szkoda. Kablą cię biła. Linijka. Linijką mnie pobiła i jeszcze mi się złamała. No widzisz.
Lipo, naprawdę lipo. No, przykro mi. Widzowie, będę was... Będę ten film wspierał duchowo. Może się pojawię. A może obejrzysz nasz odcinek? Który się pojawi może za tydzień, może za miesiąc. Albo wcale. Nie no, wcale myślę, że nie, że aż tak źle nie będzie. Dobra, chłopoczki, moi nasi widzowie. Widzowie, tak. Troszkę mi się pomieszało. Dobra, to papatki. To papa. Żegnamy cię. Elo. A w ogóle Michał zostanie z nami i może będzie ten. Może z nami pogra jutro nawet. No, mam nadzieję. Na zajutrz. Mamy dam narkotyki i pójdzie spać. Słucham, prosto? No. Dobra, to elo. Pa. No, cześć, pa. Do jutra, Bobas. Albo wiesz co, nie, no bo dobra, już pojechałeś, to trudno. Ej, ale ty jesteś jak ta... Ktoś wczoraj powiedział. O, jak kobieta w okresie. To ja? No. Niemożliwe. I co ja mam teraz zrobić? Problem jest tego typu, że ja nie umiem prosto jeździć. No właśnie dlatego potem mi się tak skapnęło, że lepiej powiedziałem, że nie, żebyś może jechał jednak przy tym, przy... A postaram się zrobić jak najlepiej. No wiesz co, to ja zrobię tak. O. Ja to najwyżej podrównam jakoś tam. To jadę już za tobą. Pieszę za trochę, to może cię dogonię kiedyś. Ale nie mam takiej potrzeby w ogóle. Sobie... Może ja lubię być blisko. A ja sobie świetnie radzę. No ja nie wątpię. A powiedz mi, ile wykusiłeś dzisiaj już? 1,33 HO. Kurde, dużo. A ty? A w sumie? W sumie 12,0 HO. A ja mam dzisiaj 1,16, a w sumie 15. Zobaczymy w ogóle, ile nasze, bo to w tym sezonie myśmy kupili nowe maszyny, także mamy funkielnówki. Więc spoko. No. To ja to chciał gadać. Coś ci nie pykło. Trochę. Komu, co? No? Tobie trochę, no. Co mi nie pykło? No trochę krzywo jedziesz. Jak krzywo? Prościutko jadę całe. Serio? No może no. Mi się, może tutaj te linie nie pykły sobie takie, te papilarne. Patrz, weź sobie oddal kamerę i tak do tyłu zobacz, jest to równiutko. No faktycznie jest równiutko. I którą część teraz, prawą razie... czy lewą? A ile masz w zbiorniku? 41. Mam 31. To jedź tam, gdzie jedziesz i tyle. No, a żeby nie było nudno, to przyspieszymy sobie teraz odcinek na jakiś czas, ale wrócimy jeszcze do was. Także chętnie sobie zobaczcie, co i jak tutaj działamy i wrócimy do was. Obiecujemy, prawda, że obiecujemy? Nie wiem. Ja się napiję wody. Ja też. A w sumie nie, ja nie jednak.
I don't mean to.
pole nam się udało wykosić w dosyć ładnym czasie. No i teraz została nam droga powrotna. Także no już niewiele. No, myślę, że jest ktoś, chociaż jedna osoba, jedna jedyna, która wytrwała do końca. No, mogliście też zauważyć, że z tego pola był to chyba nasz najgorszy rzepak w tym sezonie. Ile to plon liczyłeś? 2 tony 600 hektara mniej więcej, coś takiego. Bo was jesteś? No, także nie jest rewelacyjnie. Nawet bym powiedział, że jest. No, coś około tego. No, kiepsko. Tego, no, coś muszę tutaj zastosować. No, Bobasku, co chcesz jeszcze powiedzieć? Pozdrowić kogoś albo coś? No i bardzo dobrze. Że i publiczność nas pozdrowi. Jak się podobał odcinek, dajcie łapkę w górę, a jak się nie podobał, dajcie dla odmiany łapkę w górę. Co? O Boże, jak ja nie jestem. Nie wiem, pod ten położyć. Zdjęcie powiem. Jest jeszcze trochę. Stop. Dobry zestaw. To możesz jechać, wracajmy. Jedź pierwszy teraz. Dobrze. Z jaką prędkością tu jedziesz, na dwójce? No, także liczymy na dużą aktywność pod tym odcinkiem. Tak, i dużo łapek. W ogóle dużo wszystkiego. Dużo łapek w górę. Dla jasności. No i ładnie, w ogóle kurczę, podoba mi się ta mapa, jest genialna. A jutro opady deszczu planują, nie wiem czy wiesz, naszym Bantikowie, dlatego też myślę, że może jakąś uprawę ziemi. Można. Ile ci wyciąga twój kombajn maksymalnie? Dwadzieścia pięć.